Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam pokazać, jak upiec czy usmażyć i udusić mięso w kawałku wołowe. Ja tutaj mam około 800 gram wołowego, to jest chyba antrykot. Ja pokażę Wam tutaj, zrobię dwa filmiki, ale podobnie to się robi, dlatego zrobię osobne filmy. Może ktoś nie lubi wołowego, może ktoś nie lubi wieprzowego, żebyście mieli na osobnych filmach, ale podobnie się robi, a więc proszę zobaczyć. Daję soli. Ja sypię na oko, a więc zaraz odmierzę około łyżeczki. Ile to jest? Około płaskiej łyżeczki również pieprzu. Paprykę mam. Można dać słodką, jak ktoś nie chce, nie może, nie lubi. Można dać obie mieszane, trochę ostrej, trochę takiej. Można dać pieprzu kolorowego. Szczyptę. I teraz troszeczkę ziół tymianku z pół łyżeczki. Mam tutaj czubrycę, ale można dać również zioła prowansalskie. Ile się później nie wyczuje, po pół łyżeczki można powiedzieć. Tutaj mam cztery ząbki czosnku, zależy jakie macie. Również kroimy po dwa i tak to już wygląda. Teraz mam tutaj wołowe. Połowę. Również tutaj daję łyżkę oleju. Taka marynada, można powiedzieć. Można również wkroić cebulę. Jak ono postoi, cebuli będzie jeszcze smaczniejsze. A więc damy jeszcze cebulę. Tą cebulę można później użyć do smażenia. I teraz na przykład bierzemy talerz, przykrywamy talerzem, odstawiamy talerz, talerzem odstawiamy i już jest, można powiedzieć, przygotowany do smażenia. Pięknie pachnie, naprawdę pięknie, cebulą, troszeczkę czosnkiem, przyprawami, ziołami, naprawdę będzie bardzo dobre. A więc tak, włączamy na to szersze. Możecie również takie mięso smażyć w jakimś rondlu. Tak, ja mam taki rondelek. Nie ma problemów. Nie ma problemu, ale że ja mam tutaj taką specjalną bratwanę, można powiedzieć, to mogę sobie na niej smażyć. Nalewam tutaj dwie, trzy łyżki oleju w tą wołowinę. Troszeczkę wtoczę, żeby mi nie szczelało. Ale ona ma jeszcze dużo, proszę zobaczyć, tych przypraw, a więc nie ma problemu. Ja dzisiaj tą resztę cebuli, czosnku dam na koniec. Proszę dawać na koniec, ponieważ na początku może Wam się spalić razem z mięsem. Będzie czarne, będzie gorzkie, nie będzie smakowało. Rozgrzewamy patelnię na dość gorący ogień. Tutaj mam pół szklanki wody, proszę zobaczyć. Można dolać, jeżeli macie ochotę mieć więcej sosu. Ale nie musimy dolewać. Obsmażamy, przykrywamy 2-3 minuty, zmniejszamy o 2 trzecie. Ja mam skalę na 9, zmniejszam na 3. I wtedy to mi się dusi około 1,5 godziny. Teraz zaczynam smażyć już tutaj tą wołowinę. Jeżeli macie na przykład imprezę jakąś w domu, czy swoich domowników, którzy nie lubią wieprzowiny, nie lubią wołowiny, robimy dwa kawałki, jedno wołowe, jedno wieprzowe i w ten sposób. Wyciągamy, jak jest gotowy, kroimy na plastry, resztki z tego sosu robimy, resztki tego rosołu, co się tu wytopi, tej wody robimy pyszny sosik, możemy najpierw to wsadzić, potem znowu wlać, trochę mąki, trochę śmietany, trochę pietruszki, koperków, przypraw
gotowe. Obracamy. Tak już się ładnie obsmażyło. Obracamy. Naprawdę będzie pyszne, naprawdę pyszne. A więc dajemy teraz tą cebulę z czosnkiem. Teraz tak, przykrywamy szczelnie. Czekamy 2-3 minuty na pełnym ogniu i nastawiamy teraz na 60-75 minut. No, czyli godzina 15 minut, wchodzę, patrzę, czy jest uduszone. Trzymam to z 2-3 minuty, bo chcę, żeby tej pary było dużo, żeby się zrobiło takie fajne ciśnienie. Wtedy to mięso równomiernie się będzie dusiło. I teraz sprawdzamy, jak to wygląda, to mięso. Pięknie pachnie już. Wbijamy się kawałeczek i próbujemy. Bardzo soczyste. Po prostu pyszne, naprawdę. Proszę mi uwierzyć. To jest ta wołowina. Smażona i duszona. A więc półtorej prawie godziny wystarczy w pełności. Możemy na obiad sosem. Możemy również do chleba. Wtedy przestygnie. Zawijamy w coś. W papier, czy w alufolię. Czy jakiś inny fajny papier zdrowotny, czy zdrowy. I po prostu wkładamy do lodówki i na drugi dzień sobie kroimy to na chleb. Tu mamy ten sos. Odcedzamy przez sitko. Dodajemy troszeczkę mąki, łyżkę albo ziemniaczanej, albo normalnej. Troszeczkę słodkiej śmietany. Może być też kwaśna, z łyżka dwie. Do tego pietruszka. Doprawiamy sól, pieprz, papryka. Jedzenie jest idealne. Wołowinę, antrykot, obsmażony, uduszony, pyszny. Zapraszam do zrobienia. Super opcja. Mięciutkie, soczyste. A więc czego można jeszcze chcieć? Również to nadaje się do krojenia na chleb. A więc do widzenia i możliwe, że do zobaczenia na moim kanale. Dziękuję za łapki, również za subskrypcję. Do następnego filmiku. Do widzenia.